Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przygotuję dla Was gnocchi z tradycyjnym włoskim sosem według przepisu mojej cioci. Moja ciocia zawsze była dla mnie kimś wyjątkowym. Kiedy byłam mała, opiekowała się mną i to tak naprawdę dzięki niej jestem takim wytrawnym smakoszem. Nigdy jednak nie była skora do okazywania uczuć, a przez swoje gotowanie pokazywała mi, jak bardzo mi na mnie zależy i przez swoją kuchnię mówiła: kocham Cię. Bardzo szybko wyjechała do Włoch i zamieszkała w przepięknym miasteczku położonym na skalistym wzniesieniu w rejonie Umbrii. Od tamtego czasu bardzo tęskniłam za swoim mistrzem smaku, jednak przez lata odwiedzając ją, nasze spotkania zyskały nowe, lepsze, a co najważniejsze, włoskie doznania, których ja byłam żądna od zawsze. Ciocia Jola mieszka we Włoszech w Narni. Jest to miasteczko zupełnie nieturystyczne. Sama lokalna, prawdziwa włoska kuchnia. Muszę Wam powiedzieć, że przez 20 lat spędzając u niej wakacje, nie mogłam uwierzyć, kiedy doszła do takiej perfekcji. Za każdym razem to było pyszniejsze, lepsze, a zarazem totalnie proste. Włoska kuchnia to nie jest tylko gotowanie, tego się tam przede wszystkim nauczyłam, ale sam proces pozyskiwania potraw, czyli wizyty na targach, lokalni sprzedawcy, którzy przywożą mięso, kurczaki do domu, zioła, które rosną na każdym ogrodzie, każdym balkonie, pasta, która jest we Włoszech świętym gralem. I tak naprawdę składniki są proste, ale cała tajemnica tkwi w świeżości potraw i przede wszystkim w długości gotowania makaronu, czy na przykład sosu pomidorowego. Tutaj mam wszystko zapisane, chociaż jest jeden problem. Moja ciocia robi wszystko na oko i nie jest mi w stanie powiedzieć, ile czegoś tam trzeba dodać. Także metodą prób i błędów mam nadzieję, że do tego dojdziemy. Zaczynamy! W garnku gotujemy kilogram ziemniaków z dodatkiem soli. Do naszego sosu będziemy dodawać 5 dużych pomidorów obranych ze skórki, 3/4 cebuli, niecałą łodygę selera drobno pokrojoną, do tego trochę marchewki, sól morską ziołową, czosnek staropolski i trochę rozmarynu. Nacinam pomidory, zalewam je wrzątkiem. W tym czasie biorę sobie łodygę selera, kroję ją na malutkie kawałeczki. Oni wszyscy dodają do tych past selera naciowego i dzięki temu ta pasta ma taki trawniejszy trochę smak. Pokroję sobie cebulę, mam nadzieję, że nie płakać. Kroję taką małą kosteczkę, żeby ona nie była bardzo wyczuwalna. Dobra, rozgrzewam patelnię. Najczęściej robią na takiej patelni bez oleju, przynajmniej moja ciocia. I w sumie ja dodam, wiecie co, połowę takiej cebuli dzisiaj. Dodaję na patelnię. Już pachnie. Dobra, teraz pomidory. One się już nam oddzieliły od skórki, w sumie same dzięki tym nacięciom. Kiedy już obrałam swoje pomidory, wyjmuję gniazda, ale zostawiam trochę pestek. Wy możecie wyjąć wszystkie pestki. Generalnie chodzi o to, żeby usunąć ten nadmiar wody. Natomiast ja je zostawiam, bo lubię, jak one chrupią. I teraz dodaję to. W zasadzie to jest tyle, jeżeli chodzi o sos, uwierzycie. Sos będzie nam się gotował mniej więcej 30 minut na małym ogniu. Nie dodaję na razie żadnej soli i teraz zajmę się ziemniakami. Ziemniaki będę musiała rozgnieść i dodam do tego mąki. Kiedy już ziemniaki są rozgniecione, moja ciocia powiedziała, że trzeba dodać mąki. Robię to na oko. Szklankę mąki na początek i zobaczymy, jak to się będzie sklejało i czy powstaną dobre gnocchi. Dodaję jeszcze jedną szklankę mąki. 2,5 szklanki mąki. Po moim researchu okazało się, że do kilograma ziemniaków dodałam mniej więcej 3 szklanki mąki. Staje nam z tego taka masa. Teraz będę je rolowała i kroiła na kawałki, żeby powstały nam przepyszne, kształtne gnocchi. No to nie musi być taki super regularny kształt, chociaż ja się postaram, żeby one były troszeczkę mniejsze lub takie jak kopytka. Kiedy już przygotowałam sobie swoje gnocchi, mieszam sos.
zaczynam gotować wodę. Do garnka będę dodawała sól i odrobinę oliwy. W tym czasie do sosu dodam sobie trochę rozmarynu. Dodam do niego trochę czosnku, ale jeszcze nie dodaję soli. Ładny zapach. Jakbyście mogli to poprosić. Do osolonej wody dodaję troszeczkę oliwy, cieplenkę. Teraz wrzucam gnioki. To jest zdecydowanie czas na sól. Ja dodam sól morską ziołową. Zazwyczaj Włosi takie gnioki, już gotowe, wrzucają prosto na patelnię do sosu, mieszają i tak podają. W Włoszech przed podaniem obiadu stół dekoruje się pięknym, czystym obrusem i wszystko je się osobno. Czyli osobno jemy pastę, na osobnym talerzu jemy sałatę, na osobnym talerzu jemy też mięso. Gnioki czy pasta je się je jako pierwsze danie. Gnioki są już gotowe, wypłynęły. No to może jak dzieło sztuki, ale tak smakuje. Do nasze gnioki dodajemy do sosu, żeby się tak ładnie wszystko pokryło i przeszło. Teraz nałożę do deserki. Ale to dobra. Będzie! Chwila prawdy. Miejmy nadzieję, że praca się opłaciła i ten cały brud tutaj mam. Próbujemy. Nie chcę być nieskromna, ale nigdy nie jadłam takich dobrych gnioków. Mięciuteńkie, idealne. Sos bezbłędnie doprawiony. Idealne włoskie danie, stworzone przez wyjątkową dla mnie osobę. Niebo w gębie. Ja już wybrałam swojego mistrza smaku. Jest nim zdecydowanie moja ciocia, która przez swoją kuchnię zawsze pokazywała nam, jak bardzo jej na nas zależy. A kto jest waszym? Wchodźcie na stronę www.mistrzsmaku.tvn.pl i nominujcie swoich mistrzów. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Smacznego! Dobra.